ulicą Małopolską są pozostałości po starej winiarni. Możliwe, że są to też pozostałości po dawnym forcie, który w tym miejscu przychodził. Te pomieszczenia wszystkie leżą na głębokości około 7 metrów pod budynkami, pod piwnicami tych budynków. Pomieszczenia są wysokie, myślę, że około 4 metrów. Cały obiekt jest ceglany, zbudowany z cegły. Jego konstrukcja widać, że zmieniła się, zostały zamurowane poszczególne przejścia. Część łuków jest na takim poziomie, że jest po prostu za nisko. To należałoby jeszcze coś odkopać, żeby to był ten właściwy poziom. Ta ściana, za którą ty, Wojtek, stoisz, zobacz, jest całkiem inna, nie? Widać, że wystawiona jest. Z tej, co mi łeb wystaje, to też. Wchodzisz? Można tam znaleźć różne rzeczy. Nie do końca wiadomo, do czego one w ogóle służyły. Czy pochodzą z jakichś maszyn będących w tych podziemiach, czy po prostu zostały wrzucone przy zasypywaniu części tych podziemi. Bo część tych podziemi jest zasypana. To widać. Patrz, diabinka musiał się gdzieś wchodzić w dół, nie? Tu za ścianę. Po wojnie, jak kamienice były wyburzane, gdzie zbombardowane były kamienice, no i na przykład zostawała jedna kamienica na ulicy. Wiadomo, że zawsze jak były kamienica z tej, no to jakoś konstrukcje się razem trzymały. No niestety po wyburzeniu trzeba było właśnie takie, jakby to nazwać, zastrzały montować, żeby się nie rozsypały. Zobaczcie, taka dziurka. W piwnicach było zsypywane z piwnic do piwnic, żeby wypełnić tą przestrzeń po prostu. Pustą, czyli tak. Ta pusta przestrzeń w takim... Powinna być wypełniona praktycznie, wiadomo, tak. Do końca. No i tak to właśnie... Tam widać jest dziurę, tak? W stropie. I tak ją do końca wypełnili, jak widać. No. I tak właśnie dlatego jest, jak nieraz gdzieś ciężarówka stanie na podwórku jakimś i nagle pan się ocknie i jest 2-3 metry pod ziemią, bo się zapadły tylnie koła na przykład. Tu w okolicy mnóstwo takich przypadków było. To są właśnie tak wypełnione po wojnie piwnice. Zobacz, jaki łuk był duży i wzmocnili ścianę budynku. Częściowo zamykając ten łuk, ponieważ dość duża była rozpiętość tego łuku. Czasami ja rękawiczek zapomnę. O, coś wystało. Później ten obiekt prawdopodobnie został przerobiony na schron. Odnaleźliśmy jedno zejście, prawdziwe zejście, gdzie istnieje właz. Pod zwałami ziemi są też schody. No weź jakąś tam cegłę, zdaj mi, zobacz, czy tam schody jakieś widać. Jest stopień. Tak, drewniany. Jest to gruby kawałek historii, o którym praktycznie nikt nie wie. Ale gruby kawałek gruzu też. I mało śmieci. Kto tu był w ogóle. No mało kto tu był, oczywiście. Ale to jest to, no nie ma co, jest to wysypisko śmieci. Oni nie robili tego, żeby wypełnić te piwnice, bo one by się na pewno nie zerwały. Po prostu nie było gdzie tych brudów śmieci wywozić. Widać, że to nie są gruzy typowe. To są śmieci, to wszystko, co pozostało na sam koniec. Cegły do Warszawy, dachówka gdzieś tam też indziej. No a gruzy na tą ulicę. Pod ziemię. Nie ma w internecie zdjęć. Nigdzie nie są upublicznione. My mamy zdjęcie tego, ale nigdy nie upubliczniliśmy tych obiektów. Także ponieważ i przed kamerą są pierwszy raz upublicznione.
dziwne ściany. Oglądaliśmy chyba taką ścianę, gdzie była ściana zamurowana, jaskuta, kawałek pustej przestrzeni, następna ściana, jaskuta, znowu pusta przestrzeń, nie wiem, chyba dalej ktoś rękoma już nie sięgnął, żeby jaskucić.